Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy we wtorek. Przygotujmy się na kolejki w Urzędzie Miasta. Od środy rusza nadawanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy, przyznał w porannej rozmowie w Radiu 90 Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika. Obecnie w zasobach miejskich przebywa 470 uchodźców. O wiele więcej jest ich w domach rybniczan. Szacuje się, że w sumie do Rybnika przybyło od 2,5 do 3 tysięcy osób. W bazie hotelowej przebywa 320 osób, 150 uchodźców jest w salach OSP i stanicy harcerskiej. O tym, że Ukraińców przybywa, świadczy fakt, że tylko w pierwszym tygodniu sklep z półkami dobra w Rybniku odwiedziło 800 rodzin. Mają być wydawane numery PESEL dla Ukraińców. Oni, żeby korzystać ze świadczeń, zapisywać dzieci do szkoły, korzystać ze świadczeń zdrowotnych i tak dalej, wszyscy będą musieli ten specjalny numer PESEL zdobyć. To zacznie się rejestracja, która pokaże nam, ile osób zapisze się. Jest urząd gotowy na to, żeby obsłużyć być może nawet te kilka tysięcy osób? To będzie duże wyzwanie, nie ma się co czarować. Wszyscy eksperci wypowiadający się na temat specustawy mówią, że to jest jej największe wąskie gardło, najbardziej wąskie gardło. No my się przygotowujemy jak możemy. Dlatego też wiceprezydent Masłowski w porannej rozmowie w Radiu 90 zaapelował, aby unikać kolejek rozłożyć w czasie wizyty w Urzędzie Miasta. Z tego miejsca też chciał zaapelować do tych, którzy mają Ukraińców w domach, żeby tego nie robić na hura. To znaczy ten okres wydawania tych PESELi może być rozciągnięty w czasie i o to chcemy apelować, żeby nie wszyscy od razu pierwszego dnia do urzędu przychodzili, ale to niestety oznacza kolejki, bo tych stanowisk w mieście jest kilka. Numery PESEL są bezpośrednio połączone z bazą rządową, dlatego to nie jest od tak dostawić kolejne stanowiska i posadzić kolejne osoby, które się tym mogą zajmować. Mamy dostać też sprzęt mobilny, który nam pozwoli zwiększyć ilość tych punktów, gdzie te PESEL będą wydawane, ale to też oznacza trudności dla Rybnicza. Niestety tego musimy być świadomi, że kolejki po wydaniu dowodu na przykład pojawią się teraz. PESEL ma ułatwić uchodźcom z Ukrainy korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, umożliwić zapisanie dziecka do szkoły czy przedszkola, pomóc w znalezieniu pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy ruszył punkt konsultacyjny dla obywateli Ukrainy oraz pracodawców, którzy planują ich zatrudnienie. Na początku kwietnia planowane są polsko-ukraińskie targi pracy. Ma pan wiedzę na temat tego, jaka ewentualnie praca czeka na uchodźców? Bardzo różna. Podam przykład taki. Wykonałem kilka telefonów w tej sprawie, bo do Rybnika na przykład trafiło kilka lekarzy i wczoraj rozmawiałem na temat pani, która jest chirurgiem okulistą. Pojawiła się w Rybniku, już dostała ofertę pracy ze szpitala w Krakowie. Pracujemy nad tym, żeby dostała także ofertę pracy od nas lokalnie. Także osoby, które do nas trafiają, są bardzo różnych zawodów, bardzo różnych kwalifikacji. Ta pierwsza fala, która się pojawiła w Rybniku, należy mieć świadomość tego, że to byli ludzie dobrze zorganizowani i relatywnie zamożni. Także wśród tych pierwszych osób, które się w mieście pojawiły, myślę, że nie brak ludzi z wysokimi kwalifikacjami. A cała rozmowa Arkadiusza Żabki z Piotrem Masłowskim, zastępcą prezydenta Rybnika. Do zobaczenia na Radio 90.pl. Wodzisławskie rodziny czekają na uchodźców. Urzędnicy nie oddzwaniają. Dlaczego? Część naszych słuchaczy, która zarejestrowała się w systemie i jest gotowa przyjąć uchodźców z Ukrainy, do tej pory nie otrzymała informacji z wodzisławskiego magistratu. Tymczasem, jak was informowaliśmy w wiadomościach Radia 90, cały czas poszukiwane są rodziny chętne do przyjęcia uciekinierów wojennych. Jak tłumaczy Anna Szweda-Piguła z wodzisławskiego magistratu, zajmująca się koordynacją działań, wynika to z problemu dopasowania konkretnych rodzin do uchodźców z Ukrainy. Każdą osobę, która się do nas zgłosiła, bardzo proszę o cierpliwość i o oczekiwanie na informacje z naszej strony, ponieważ ilość zgłoszeń, jednocześnie ilość osób, które do nas przyjeżdżają, wymagają odpowiedniej koordynacji. Dany mieszkaniec zgłasza nam jako samorządowi, że może przyjąć na przykład matkę z dzieckiem lub matkę z dwójką dzieci lub inną rodzinę, a my borykamy się z tym, że bardzo często przyjeżdżają albo rodziny wielodzietne, albo mamy całe grupy ludzi, którzy przyjeżdżają, na przykład dwie siostry z dziećmi lub trzy siostry z dziećmi. Wówczas robi się to duża grupa, która nie chce się rozdzielić i próbujemy w tej pierwszej kolejności zabezpieczyć wszystkie te osoby, żeby każda rodzina, która przyjeżdża, znalazła dobrą rodzinę u nas w mieście. Anna Szweda-Piguła podkreśla, że Urząd Miasta jest wdzięczny wodzisławianom za chęć przyjęcia ukraińskich rodzin do swoich domów. Jako samorząd wodzisławski jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni każdej osobie, która zgłosiła do nas chęć niesienia pomocy. Na nasze szczęście takich osób jest naprawdę bardzo wiele. Odzew jest niesamowity i to nas bardzo cieszy. Dodajmy, że w pierwszej kolejności uchodźcy w Wodzisławiu kierowani są do Bursy w szkole podstawowej numer 28.
Polskie szkoły i przedszkola przyjmą na zajęcia dzieci ukraińskich uchodźców. Wszystko zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji. Mówiliśmy o tym, że dzieci z Ukrainy, które goszczą w domach mieszkańców regionu, chodzą już na lekcje do szkół, na przykład w Rybniku, Wodzisławiu czy Radlinie. Nie wszędzie jednak trafiły do polskich klas. W Czyżowicach zdecydowano, że na razie nie dołączą do naszych uczniów. Dlaczego? Mówi dyrektor tamtejszej szkoły podstawowej Aleksander Kucza. My organizujemy dla tych uczniów tak zwane oddziały przygotowawcze. To jest dla uczniów, którzy nie znają w ogóle języka polskiego, nie znają nawet polskich liter, więc nie byłoby celowym, żeby oni siedzieli w klasie, w danych klasach. No i praktycznie nie znając języka w sposób nawet taki komunikatywny lub nie znając liter polskich, no byłoby to bezcelowe. Mieliśmy spotkanie w gminie z panem wójtem i ustaliliśmy, że będziemy tworzyć oddziały przygotowawcze. Zaczynamy zajęcia. Dodatkowo rodzice tych uczniów, może nie wszystkich, ale w większości tych ukraińskich, powiedzieli mi, że oni do 14.30 mają naukę zdalną z Ukrainy poprzez komputery, tak jak było u nas w czasie pandemii. Dyrektor Kucza zapewnia, że jeżeli pojawi się prośba o udostępnienie sprzętu potrzebnego do zdalnego nauczania, to szkoła jest w stanie pomóc. Na razie takiej prośby nie było. Jednocześnie, jak mówi, jest możliwość, by w niektórych lekcjach ukraińskie dzieci jednak uczestniczyły. Jeżeli ci rodzice będą chcieli, by uczniowie przyszli na jakieś zajęcia, nie wiem, wychowanie fizyczne, plastyka, technika, może muzyka, to mamy taką możliwość. Tylko, że jak oni będą na tych lekcjach zdalnych wcześniej, no to trudno im chyba będzie przyjść do szkoły na normalne lekcje. Mamy jednego ucznia, który już chodzi, no ale na zasadzie takiego wolnego słuchacza. Była prośba i rodziców, i opiekunów tutaj z Polski, gdzie mieszkają. Od początku zeszłego tygodnia chodził tu do nas na lekcje. Tylko siedzi, no praktycznie nic nie robi, nie uczestniczy. Dodajmy, że zajęcia w oddziałach przygotowawczych w Czyżowickiej Szkole będą odbywały się od poniedziałku do piątku, od 14.30 do 16.30 będą realizowane do końca roku szkolnego. Mogą starać się o PESEL i dowód osobisty, potrzebne są jednak zdjęcia. W Pszowie ci uchodźcy, którzy zatrzymali się w świetlicy OSP, mogli skorzystać z usług fotografa. W sali, w której kilka dni temu strażacy przygotowali miejsca do odpoczynku, już jest kilkanaście kobiet z dziećmi. Sala wieloosobowa, udało się szybko wyremontować łazienkę i dorobić natryski. W takich warunkach jeszcze nie robiłam zdjęć do dowodów, ale na pewno wyjdą dobrze. Śmieje się pszowska fotograf Justyna Łękawska. W OSP pierwszy raz, ale jak trzeba, to wiadomo, trzeba się zmobilizować, zorganizować, 2 godziny to wszystko. Mobilne studio, trzeba było lampy zamontować. Studio. Nie ma problemu, także idzie wszystko zrobić, jak jest potrzeba, to jak najbardziej. Tak zwane biometryczne zdjęcie, tak. Typowe, takie jak do naszego dowodu czy paszportu. 19 osób dokładnie ma wykonane zdjęcia do dokumentu. Nie, bo tu są te grupy zorganizowane w OSP, które śpią te osoby, ale wiele osób też przebywa w prywatnych domach, czyli oni też mogą skorzystać, też zdjęcia może pani robić. Tak, jeśli jest taka potrzeba jak najbardziej, to wykonujemy w porozumieniu właśnie z Urzędem Miasta i dalsza część będzie tutaj fotografowanych osób, które przebywają właśnie w mieście Pszowie. Osoby, które śpią w miejskim hotelu, także będą mogły wykonać zdjęcia do dowodów. Za fotografię na razie płaci miasto w ramach umowy. Koszty ostatecznie ma ponieść wojewoda. Będzie pomoc dla przedsiębiorców w związku z wojną na Ukrainie. Firmy mające trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności. Jedna z możliwości oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to odroczenie terminu płatności, informuje Beata Kopczyńska, rzeczniczka Śląskiego Oddziału. Może o to ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności. Dzięki odroczeniu terminu płatności będzie można zapłacić składki później. Nowy termin zostanie ustalony w umowie z ZUS-em. Odroczenie może dotyczyć składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz emerytur pomostowych. Co ważne, odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Kolejna możliwość to rozłożenie zadłużenia na raty. Składki będzie można pokryć w dłuższym terminie. Dzięki temu jest możliwość opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie. ZUS zawiesi prowadzone wobec takiej osoby postępowanie egzekucyjne. O rozłożenie spłaty zadłużenia na raty może ubiegać się każda osoba, która ma wobec ZUS zadłużenie z tytułu składki i nie ma pieniędzy na jego spłatę. Należności z tytułu składek mogą być również umarzane po spełnieniu ustawowych warunków. Dzieje się tak wtedy, gdy płatnik składek jest zadłużony i nie ma żadnych możliwości, aby spłacić dług. Dodaje Beata Kopczyńska, rzeczniczka regionalnego ZUS-u. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie we wtorek. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Więcej na radio90.pl.